siódma coś, przed godziną ósmą. Za chwilę zbiórka na miejscu, gdzie dziś odbędą się świąteczne poszukiwania, niedaleko Pucka. Takie spotkanie z widzami i z innymi detektorystami. Spójrzcie, w Passacie trwają prace. Zostało poprowadzone zasilanie dla skrzyni basowej. A tak poza tym to jakieś skórki, skórzane boczki i będą jeszcze fotele. Także troszkę Passacik zyska nowego looku. Szybkie ładowanko sprzętów. Bateria do DJI-a i pilocik. Jeszcze druga bateryjka. Co by nam prądu nie zabrakło. Wykryweczka i lecimy. Zobaczcie, taką lampę dostałem do Archilokiego. Naftowo-elektryczna, tylko trzeba wkład załatwić. Ale będzie mega. Jestem już na miejscu. Ludzi przyjechało dosyć sporo. Zobaczcie, ile wiary przyjechało. To jak z tego pola nic nie wyjdzie, to ja już nie wiem. No ja też nie wiem. Jest i Zbyszek z Noxem. Masz dla mnie ten? Nie wziąłeś, nie wziąłeś. Czekaj. Dzień dobry. Jest i Krzychu. Wejherowskie wykopki. Wejherowskie tubki. No. Witam. O, z 250 też. 400. A ja z 250 latałem. Jest i pierwsza moneta. Myślę, że PRL-ka. Bo tutaj widzę dużą głowę. Nowotko najprawdopodobniej. Marceli. Pewnie tak. Chyba dwie dyszki. No to guzik, czy tam dwa guziki. I Marceli nowotko. Takie coś teraz. O, tam coś ma. Zbigniew duży. Halo, Puncjusz, ty coś masz? Zbigniew rozjebał system. Dawajcie cynę. No, tak jak mówi tutaj Zbir. 1683, jakieś srebro oni mówią. Co za ty? Jakieś srebro oni mówią. Mnie to tam wisi. Dobra, graty jeszcze raz, idę szukać swojej. Słodkie. Drucianą dawaj, to wszystko zejdzie. Będzie czysta. Jak należy. Może Darek się będzie znał na tym, jak wy się nie znał. Będzie się znał. Opowiadaj tylko, czy to jest fajne. Ja nie mam okularów. Najprawdopodobniej trzy krajcary, sreberko. Ale taką dokładną jeszcze identyfikację zrobimy później. Bo jest troszkę zajechana ta monetka, ale to już cieszy, to już jest fajna moneta. Dojechało sporo osób. Myślę, że powyżej 30 już osób śmiga po tym polu. Ciekawy jestem, co na sam koniec, na takim podsumowaniu pokażemy.
taki teraz przedmiot. Nie wiem, co to jest jeszcze. Jakieś zdobienie od czegoś. Ładne. Później się spróbuję dowiedzieć, co to jest. Może ktoś będzie wiedział. Trochę osób tu jest, żeby się wypowiedzieć. Kolejny guzik. Ale ten jest w ładnym stanie. Ale to nie moneta. Szukam monet. Duża bozia. A sygnał naprawdę potężny. Nie wiem, co to za materiał. Nie chcę mówić, że srebro, ale tak mi się wydaje. Chyba nie. Miedziucha. Jest to miedziucha, ale naprawdę raczej bardzo stare. Czy to moneta? To bardziej jak guzik? Nie, nie. Była zgięta, tylko że... Tu nie ma żadnych napisów. No raczej guzik. Nie, nie. To była moneta, bo to był... A guzik za duży. Kurde, wytarte, nie? Kolejny guzik. Ładny. Tu jakieś napisy, coś tutaj widzę, literkę B i chyba O, albo G, BG. Ognisko się robi, będą kiełby, zbir pojechał do żaby. A tymczasem podsumowanie tego, co wyszło na polu. Jest tutaj masa przedmiotów, nie będę opisywał, co jest co. Po prostu zobaczcie, jaka ogromna ilość fajnych przedmiotów. Sreberka, pokaż. Sreberka są oczywiście. Jest PRL, naparstki, jest nabój, są plomby, kółki owiane, są tutaj nawet jagody 2 złote, medalik, 2 fenole tutaj widzę. Tutaj z moich, nowotko, medalik, srebro, czyli te krajcary kaczka. Tutaj najpiękniejsze. Pierwsze były skałkowe, potem były kapiszony, nie? Nie, to były takie, nie? Ten, to była skąd? Głoga mnie mało nie urwało. Ale muszę No i tutaj w ogóle też ciekawa rzecz. Na tym polu. Angielska moneta, half penny. 1940. Możesz zabrać. Tutaj jeszcze jakiś haczyk mundurowy pruski, który znalazł Maciek. Nie, czegoś takiego jeszcze nigdy nie trafiłem, nie widziałem nawet. Ale super. Ktoś się pochwali, nie? Jeden za drugim się pochwali, czy będzie chciał gdzieś sprzedać coś. Smacznego. Dziękujemy. Teraz będzie druga połowa imprezy. Wykrywacze w dłoń. I zaczynamy szukać. Jest szansa na trafić coś fajnego. Bo już potrafiło coś wyjść, więc nie rezygnujemy. Dalej walka, póki jasno. Owiana kuleczka. Druga dzisiaj moja. Jest cieniutka moneta. Słabo czytelna, ale zdaje mi się, że to chyba jakiś fejning. Postaram się to jakby lepiej wyczyścić. Obejrzę później. Jest dobrze. Jest duża moneta srebrna. Niemiecka, Wilhelm. Fryderyk Wilhelm. No nie wiem, która część talara. Na pewno któraś część talara. Już wykonałem identyfikację. Są to 4 grosze pruskie. Rok 1700, chwila, już mówię, to jest ta data, 1796 rok i to są 4 grosze, czyli tak jakby 1/6 talara. Teraz troszeczkę nadłamany, ale jednak pierścionek. Takie typowe, dewocjonalistyczne. Materiał pewnie mieć. Szybko śmietana. Dało zupełnie emocje i dalej na pole. Co to za owoce? Ale wiatr się zerwał. Fatalina. Thank you.
Także trochę się nazbierała, a co u ciebie? Jakiś na pewno fenol będzie, chociaż niekoniecznie. Tak, to będą pruskie tutaj feningi. A to? To jest guzik chyba, tak, to jest guzik. A tu będzie na pewno jakiś fenol. 5 groszy mi się wydaje. Współczesny? Nie, 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 to jest starszy. Jest 5 groszy, ale to jest dużo starszy. No i fening, ale ten ładny sam przynajmniej czytelny, 1819. Już jest po 15, impreza pomału dobiega końca, ale ognisko jeszcze się fajczy. Pozbierałem wszystko, co było i pomału trzeba się zawijać. Patrzcie na to. Tu jest chyba z 15 albo ze 20 kg złomu. Ta siatka, no może nie, bo siatka nie wytrzymała, ale... O, jest ciężar. Zawiozę na złom i pieniądze odłożę na jakieś kiełbasy na następny zlocik. Jadę do Zbyszka, dobra do tego zbira. Zacznę montować już ten film, aby na jutro, na sobotę już był. A do wykonania tej sceny znalazłem sobie nawet kartofelka. Tyle, że ja na keto takich rzeczy nie jem. To mi kurde dalej cieknie coś. Pojedzone. Teraz będziemy się przemieszczać na plażę. Bursztyny. Bursztyny. To normalne, nie? Przecież. Ubiechu. Pokaż się. A, świeci się, mówię, coś zgrany. Nic nie słyszę, bo wiertarka chodzi. Aha. Będę go zjadł, uzbiera rosołka będę jadł. Będzie jedzony. Będzie jadł, ale bez makarona. I sobie robię lejwika. Uzbienia. Czyli robisz sobie krosa ze sobą. Tak, robię sobie krosa ze sobą, 17 osób. 5 łapek. E, co jest? 15 osób i 5 łapek? Już podbijać. W tej chwili. Już niedługo chyba będzie kolejna taka akcja, taki zwrot i poszukiwania. Być może już za tydzień, ale to damy znać w kolejnym filmie. Czy Zbyszek ma coś do dodania? Tak, zasłonięliśmy. Dobra, zapraszamy na następny zlot. Wymyślcie, gdzie chcecie się widzieć, czy na ognisku, czy na wykopkach, co jeszcze? No to jeżeli film się podobał, łapa w górę. Standardowo, komentarz to napiszcie to. I będziemy organizować jakieś takie zbiórki kasy na te pierdoły, na takie zloty, żeby było więcej jakiegoś tam prowiantu, takich rzeczy, bo wiadomo, nie? Widzimy się w następnym filmie. Na razie. Nie. Arek się nie chce pokazać, nie pokażę Arka. Napięta sytuacja między kotem a piesełem. Another.